Nie żyje 62-latka, dwie osoby są ranne. Na pomoc dla kobiety było już za późno. Dramatyczny wypadek pod Ostrołęką. W poniedziałek w miejscowości Łodziska doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Skutki są tragiczne. Dwie osoby zostały ranne, jednej nie udało się uratować. Niestety wypadek jest śmiertelny. Droga jest zablokowana, mówił Tomasz Żerański, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce. Tragiczny wypadek pod Ostrołęką. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 53 w okolicy miejscowości Łodziska, POW, Ostrołęcki. W poniedziałek około godziny 17 służby poinformowały o zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Wiadomo, że wypadek jest śmiertelny, jedna z poszkodowanych osób zginęła na miejscu. Nie żyje 62-latka, dwie osoby ranne. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Jak informował w rozmowie z Polskim Radiem RDC Adrian Stupski z PSP Ostrołęka, do wydostania jednej z nich na zewnątrz konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Na ten moment wiemy tyle, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Niestety wypadek jest śmiertelny. 62-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego poniosła śmierć na miejscu, przekazał Tomasz Żerański, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce. Tragedia pod Ostrołęką, droga zablokowana. Na miejscu tragicznego wypadku pod Ostrołęką prowadzone są prace służb. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczynę zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczone zostały objazdy. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 20, poinformował Żerański.